Nie zauważam szczególnych zmian w porównaniu do roku ubiegłego. W sprzedaży nieruchomości występuje pewna sezonowość i dosyć duże ożywienie widzimy zarówno na wiosnę, jak i na wczesny początek jesieni. W drugim kwartale tego roku możemy wręcz zauważyć wzrost sprzedaży nieruchomości w większych aglomeracjach Polski. Istnieje bardzo duża podaż mieszkań, a kupujący mają naprawdę bardzo duży wybór. Można zauważyć, że popyt na mieszkania rośnie. Coraz więcej młodych ludzi odważniej podchodzi do decyzji o zakupie nieruchomości. Wprawdzie są te nieruchomości kredytowane, natomiast w perspektywie czasu nieruchomość będzie spłacona i niejako wychodzi lepiej nam to, niżeli wynajem. Można zauważyć pewien nowy trend, jako że na dziś dzień lokaty są nisko oprocentowane, inne formy inwestowania okazały się zbyt ryzykownymi, dużo osób zdecydowało się na inwestycję w zakup nieruchomości. Jest to inwestycja bardziej bezpieczna i mówimy tutaj o najmie nie tylko długoterminowym, ale bardzo popularnym stał się najem okazjonalny, na doby. Nie sądzę, jakoby trzeci kwartał miał wykazać się spadkiem w sprzedaży mieszkań i udzielaniu kredytów hipotecznych. Twierdzę, że chociażby z obawy przed rekomendacją, która co roku ma wnosić kolejny 5-procentowy próg wkładu własnego sprawi, że będzie dosyć duże ożywienie na rynku. Przypominam, że w tym roku zgodnie z rekomendacją powinniśmy mieć 15% wkładu własnego, ale od razu zaznaczam, że większość banków pozostała przy rozwiązaniu 10-procentowego wkładu własnego. Niemniej jednak nie wszyscy kredytobiorcy o tym wiedzą i wydaje mi się, że ten 20-procentowy wkład własny będzie dosyć dużym ograniczeniem i straszakiem dla osób, które chcą nabyć nieruchomość. Także moim zdaniem ten ruch będzie wręcz zdecydowanie większy. Jeżeli ktoś ma wybraną nieruchomość, powinien ją nabyć jeszcze w tym roku, bo poza straszakiem w postaci rekomendacji musimy mieć na uwadze koszty związane z zaciągnięciem kredytu. Mowa tutaj o marży banku. Obawiam się, iż banki w dalszym ciągu mogą podnosić marżę kredytu. Przypominam, iż zgodnie z rekomendacją w przyszłym roku będzie wymagany 20-procentowy wkład własny, natomiast banki zawsze znajdą jakieś rozwiązania. Pomimo 15-procentowego wkładu własnego, który jest wymagany w tym roku, większość banków i tak udziela kredytu do 90% wartości zabezpieczenia. Te banki, które zdecydowały się na wprowadzenie 15-procentowego wkładu własnego, odnotowały spadek akcji kredytowej w zakresie kredytów hipotecznych.